No, w każdym razie pozwiedzajmy trochę Harbingera, który jest całkiem pustoszały. No i odkąd mamy to, no, nie musimy już rozwalać skrzynek, a możemy otwierać je w sposób bardziej kulturalny. Może jeszcze nie tędy? To chyba ta sama droga. Bądź nie. No, tutaj będzie Navi komputer. No, na początek jeszcze weźmy to coś, co będzie tutaj, cokolwiek. Okej. Nie, chyba on nie był szkolony w zabezpieczeniach. Tak, ma ich dosyć mało, przynajmniej używania komputerów. Zatem to samo mogę zrobić ja. Złaś. Okej, czyli najwidoczniej Harbinger uratował naszego mrocznego jastrzębia. I chyba dowódca statku wiedział, o jaki statek chodzi, ponieważ pomimo tego, że ta jego oficer nie mogła zidentyfikować statku, jednak on coś wyczuwał. Okej, czyli najwidoczniej na tym, na mrocznym strzępie nikogo nie było oprócz T3. No i najwidoczniej Harbinger pozyskał także jedne zwłoki Sitha, czy kogoś ocalałego z tego statku. No to jest niezwykły... Okej. No cóż, to był ten niezwykły dźwięk. Okej. Czyli najwidoczniej ten Sith, którego uratował Harbinger, nie był wcale aż w takim złym stanie, jak załoga tego statku myślała. To chyba będą zamknięte drzwi. Siur. I okej, mamy naszych nowych przeciwników. Są to asasynowie Sithów. Nie są zbyt mocni, ich... Nie wiem, nawet nie można to nazwać zaletą. Po prostu cechą... Ich cechą jest to, że kryją się za polami maskującymi aż do ataku. Czasem możemy także zauważyć ich z wyprzedzeniem. I nie sądzę, by zadawali jakieś dodatkowe obrażenia z tego tytułu, że kryją się za tym polem. Ubranie, dzięki. Okej.
No i tu widzicie. Zanim nas zaatakują, często po prostu stoją i gapią się na nas, czy cokolwiek. Okej, tu można zaprezentować moc, która nie działa, ponieważ mam bardzo niską charyzmę czy wiedzę. Okej, nadal nic ciekawego. A, tutaj mamy kapsuły ratunkowe. A, przypomina mi się, jak ten statek się nazywał. Kurczę, nie pamiętam tego z pierwszego statku z Kotora, kurczę. To był jakiś Spire, coś tam? A, wszystko jedno. Ale mają podobną budowę. A może nawet taką samą. Wszystko tutaj oczyszczone. Może mi się powiedzie i znowu wylosują nową broń dla mojej głównej postaci. No niestety jest to tak losowe, że nie jestem w 100% pewien. Dobra, teraz długim spacerem w głąb statku. No rany, więcej. Więcej tych dziadów. O, dzięki Kraja, że postanowiłaś dołączyć do bitwy. Dzięki. Chociaż nie, jak chcesz pozwiedzać statek, to proszę bardzo, naprawdę. Tu mamy pokój odpraw i chyba ostatnim razem tutaj był podwójny miecz? Niestety nie tym razem. Mamy pasek czerki czy zerki. Zobaczmy. Nice. Właściwie może dam go Otonowi. No, ale to później. Teraz jeszcze sprawdźmy konsolę tego pokoju odpraw. Dobra, ty gadaj kolesiu, a ja naleję sobie herbaty. Tu słyszymy o jakichś problemach na Onderonie. Czymkolwiek Onderon nie jest, ponieważ mi... No, zakładam, że to jest jakaś planta. Czyli ten statek leciał z Orderonu na Telos. Chyba. Najwidoczniej ten statek przewoził bardzo ważną osobę dla Republiki. Pomimo tego, że dało się słychać jakieś narzekania, że Harbinger staje się liniowcem, nie statkiem wojennym. No ale cóż. No, czyli mroczny jastrząb, to już wiadomo. Chyba sygnał był pułapką, skoro cała załoga została wyrżnięta. Okej, najwidoczniej ten dowódca wie, o jaki statek chodzi. Hmm.
No to admirał. Przepraszam. Admirał powinien wiedzieć takie rzeczy w końcu. Czy na pewno byście ufali droidowi o takim wyglądzie? Serio. No cóż, dostaliśmy trochę doświadczenia za dowiedzenie się, czemu załoga wymarła, czy w ogóle dowiedzieliśmy się, jak trafiliśmy na ten statek. To brzmi lepiej. No a teraz kolejne części Harbingera. I kolejne watachy Sithów. Tak, i oczywiście walka drużynowa nadal nie zmieniła się część pierwszej, czyli jeśli lider atakuje jakiegoś człowieka, to wtedy reszta automatycznie atakuje tą samą postać. Musimy każdemu ustawiać cele, co jest dosyć... po prostu meh. W każdym... nie chcę wyważać, chcę awansować. Mamy ulepszony skok mocy. Okej. Moce. Teraz powinien mieć to ulepszone, tak jest. Ulepszoną perswazję mocą.